mam dla was coś troszkę innego. Totalnie wakacyjnego. Neonail wyszło z nowymi kolorami hybryd w kolekcji San Marin. Same intensywne cukiereczki. Ja wyczarowałam dla was coś graficznego. Dla mnie są to małe potworki, albo po prostu rysunkowe oczy, które zawsze patrzą przed siebie. Ich tutorial składa się z kilku kroków, które koniecznie róbcie w podobnej kolejności, bo one po prostu wtedy ułatwiają sprawę. W malowaniu pomogą nam pędzelek z długim i cienkim włosiem oraz sondy z zakończeniami o różnej wielkości. Na szkiełko wylewam po kropli każdego z potrzebnych mi lakierów. Oprócz nasyconych kolorów kolekcji San Marin wylewam także czystą biel i czerń. Na pazury poleciała baza witaminowa, a następnie przy pomocy małej sondy i białego koloru zaczęłam malowanie oczu. Najłatwiej na początku zrobić łuk przy samych skórkach, a dopiero potem budować łuk z drugiej strony. Przy malowaniu sondą tego typu zwykle nie trzeba drugiej warstwy lakieru, bo on nakłada się odrobinkę grubiej, więc robimy wzory, tak naprawdę malujemy je jednorazowo. Następnie na środek poleciała niebieska tęczówka. Po utrwaleniu czarna mała kropka zrobiła źrenicę. Następnie biały mikropunkcik stał się rozbłyskiem typowym dla oka. No dobra, teraz będziemy mącić coś na większej powierzchni. Fioletowe rzęsy łatwo robi się pędzelkiem z długim i cienkim włosiem. Zaczynam od szkicu czterech promieni rzęs. A kiedy już są takie, jakie chcę, to dopiero wtedy biorę się za ich wypełnianie, a następnie utrwalam je w lampie. Potem maluję szpicę z drugiej strony. Najpierw środkowy, najważniejszy, bo jego koniec ma celować w przestrzeń pomiędzy dwoma szpicami po drugiej stronie paznokcia. Potem dorabiam dwa boczne szpice. One już są dużo łatwiejsze. Sprawdzam powolutku, dorabiając i formując je, żeby ta wielkość była po prostu taka idealna na każdym paznokciu, żeby się fajnie mi zgrywało. Żeby obrysować moje kolce, używam tego samego pędzelka z długim i cienkim włosiem, ale zaznaczam je znacznie wyraźniejszym kolorem. Zaczynam tak jakby od podstawy moich szpiców i ciągnę obwódkę aż do ich czubków. Za każdym razem nabieram bardzo malutkie porcje lakieru, bo dzięki temu linie są bardzo równe i zarazem mega cieniutkie. Robiąc te obrysy, można też łatwo skorygować kształt naszych szpiców, tak żeby były, no wiecie, po prostu jak najbardziej idealne, jak najbardziej równe, no i porządnie zaostrzone. Każdy paznokieć ma inny kolor obrysu. Środkowy dostaje żółty, wskazujący serdeczny pomarańczowy, a mały i kciuk różowy. No i co? Top coat błyszczący i zrobione. Jeśli to, co zobaczyliście, to za mało dla was, to walcie w ekran po prostu, bo macie na nim playlistę z wszystkimi moimi paznokciowymi filmami. Dzięki, do zobaczenia!